Witam w ponownym odcinku Mustang II. Dzisiaj będziemy montować Brake Master Cylinder, pompa hamulcowa, chyba tak się nazywa, i na końcu przejedziemy się, powinien mieć pomocnika, który będzie siedział z tyłu na tylnym siedzeniu, no bo z przodu siedzenia na razie nie ma od pasażera. No i ten pomocnik będzie trzymał kamerę. Spróbuję pokazać, jaką lampą się ten zapłon ustawia. Podłączam lampę do baterii, podłączam następny kabel do kabla cylinder numer 1 i tam widzieliście, może go zgaszę. Widzieliście takie numerki, tam było 30, 20, potem jest 10. Teraz mniej więcej było ustawione na 15, to jest praktycznie 15 stopni adwensu, kiedy ta iskra ma iskrzyć. I żeby to zmieniać, tutaj luzuję tą śrubeczkę tutaj i całym dystrybutorem kręcę w lewo czy w prawo. Jak kręcę w prawo, w sumie przeciwko wskazówkom zegara, to wtedy robię advance. Jak kręcę w tą stronę ze wskazówkami zegara, to robię retard, czyli cofam ten zapłon, tak? I chodzi o to właśnie, wcześniej pokazywałem w którejś tam części, może 5 albo 6, jak montowałem ten cały dystrybutor i tą kopułkę, to tam w środku są właśnie blaszki i palec, ten palec się kręci w tą stronę i gdzie napotka się na osobną tą blaszkę każdego tego kabla, każdej świecy, wtedy właśnie ta świeca wyszczeliwuje, daje iskrę i wtedy ten tłok pali, jest wybuch, tak? Także tu mamy w tym przypadku, tu mamy 1, potem chyba jest 5 i tak dalej, no nie wiem, że to jest 7, 8, także w takim właśnie kolejności te cylindry odpalają i wtedy i tutaj właśnie palec siedzi w tym samym miejscu i przekręcamy tymi punktami właśnie, kiedy właśnie one mają odpalać, kiedy ten palec właśnie przechodzi przez te blaszki i łączy się, no nie, daje iskrę, daje prąd jakby, no nie, wtedy tutaj mamy miernik woltaży, tutaj oczywiście ta wiązka jest połączona tutaj z tą baksą, czy w sumie obydwoma. One tutaj kontrolują ten woltaż, ile tego ma tam iść, i te kable później dają prąd właśnie. Ten prąd tutaj idzie w tą kopułkę. Tu mamy jeszcze ten, nie wiem, to się chyba cewka nazywa, tak? Także głównie prąd wychodzi stąd. Tam nam ten prąd reguluje, to nam ten prąd daje i tutaj idzie do środkowego kabla i ten prąd się rozchodzi i wtedy idzie właśnie po tych tutaj, też może chyba cewki to się nazywają, nie mam pojęcia, po tych kablach. I tam w końcu w ten palec i tamten ta iskra się właśnie, prąd się rozchodzi i mamy kolejność wybuchów cylindrów. Tak jak widać, tutaj troszkę upiększyłem, kable związałem, tutaj dałem ten, wzmocniłem tą baterię, tam zrobiłem dziurki w tej tacy, zamontowałem te haczyki, także bateria z dwóch stron, oczywiście bateria stoi w miejscu. Teraz zostało mi z tej strony zamontować master cylinder na hamulce. Przyszło założyć master cylinder. Mamy dwie komory, tak było w dawnych czasach. Dwie komory na przednie kalipery i na tylnie tłoczki. Przednie hamulce, tylnie hamulce oddzielne były, także jak trzeba było wyrównać, no to Trzeba było ściągnąć taką pokrywę z uszczelką i wypełnić gdziekolwiek brakowało, był niski stan płynu hamulcowego. Zanim zamontujemy ten nasz master cylinder, trzeba go odpowietrzyć i najlepiej to zrobić właśnie wimadło tylko po to, żeby to trzymać w miejscu. Tutaj w zestawie przychodzą takie rurki. Tutaj idą te linie hamulcowe, te główne, wychodzące, które prowadzą do kół. Przednia i tylnia, tak jak mówiłem. Tutaj mamy D.O.T. 3 płyn, także zalewamy. Zalewamy zbiorniczki płynem nie do pełna, tylko tyle, żeby pokryły te rurki na razie. Żeby te końcówki tych rurek były zanurzone. I biorę, na pewno będzie ciekło coś. I biorę śrubokręt i tutaj w to miejsce będę wciskiwał ten tłoczek, który tam w środku jest, ponieważ jak wciskamy pedał hamulca, to operujemy o tym tutaj bolcem. Wcisnę hamulec, to wtedy wychodzi. Tutaj są tylko te śruby na przymocowanie tego master cylindera. I ten tutaj wychodzi i pcha właśnie, w ten tłoczek. Tam zwyczajnie, tam nic nie ma, tam jest pusto, twarda powierzchnia. Ok, jedziemy. I tak robię powoli, nie szybko. Wezmę sobie jakąś szmatę, bo mnie już ręka boli. To ciężko idzie. Powoli wciskam, żeby się pozbyć wszystkich bąbli. I do końca, powoli i do końca. Widzimy, ten tylny jeszcze ma sporo tych bąbli. I będzie. Także cały ten system w środku, te przejścia wszystkie, te kanały teraz są wypełnione płynem hamulcowym. Master cylinder jest sprajmowany. Teraz wyjmę to wszystko, całe towarzystwo. Założyłem te oryginalne korki, które tutaj były wcześniej. No, tam będzie sobie kapać. Zakładam pokrywę, żeby mi się teraz to nie rozlało, jak będę montował to na samochód. Tutaj przykręciłem z dwóch stron master cylinder. Teraz należy dokręcić obydwie linie hamulcowe do tutaj, o, gdzie te korki są. Muszę to zrobić szybko, żeby mi jak najmniej płynu z zbiorników uciekło. One się ciężko kręcą. Rdza się dostaje tutaj przeważnie, prawie nigdy nie na gwincie, tylko rdza się dostaje tutaj pomiędzy tą końcówką a linią i wtedy jak chcemy odkręcić ten taki fitting, to wtedy ukręcamy linię. trzeba być cierpliwym. Często ja muszę to podgrzewać, takie końcówki właśnie, żeby tutaj puściło, ale jak już te liny są pordzewiałe, to już nic na to, już radę, już się tego nie odkręci. Trzeba wymienić całą linię. Tutaj, tak jak widać, widzicie, to się kręci, a linia stoi w miejscu. Ja to powinienem być w stanie palcami kręcić, no ale to młode nie jest, ale nie cieknie, wymieniać nie będę. Ok, tu dokręcony, płyn prawie do pełna dolany. Trzymałem tutaj szmatki, jak płyn hamulcowy spadnie na farbę i tam posiedzi przez nawet kilka minut, to farba potem odchodzi, także radzę od razu ścierać ten płyn hamulcowy z byle jakiej farby, czy to będzie nawet tutaj w komorze silnika, czy zwłaszcza na lakierze na zewnątrz, czy nawet na kaliperze. Czasami mamy pomalowane kalipery farbą, tam od razu, i jeszcze pryskać wodą, żeby się upewnić. Jak to postoi chwilę, to od razu farba normalnie marszczy się i odchodzi. Teraz co jeszcze muszę zrobić? Oczywiście trzeba odpowietrzyć hamulce. Ściągnę każde koło, póki samochód jest w powietrzu, dlatego właśnie jeszcze stoi na stojakach, żeby sobie ułatwić sprawę. Odpowietrzę hamulce, będzie można wtedy go obniżyć i się przejechać. Koła zdjęte. Tak to teraz wygląda. Odpowietrze hamulce potrzebuje niestety pomocnika, także muszę czekać. Nie mam sprzętu, żeby to samemu zrobić. Odpowietrzanie jest proste. Zaczynamy od koła najdalszego od zbiornika, czyli tylnie prawe, tylnie lewe, przednie prawe, przednie lewe. Jeden pompuje, drugi odkręca śrubki. Pompując obserwujemy, co wypływa, czy wypływa płyn, czy bąble. Oczywiście bąbli trzeba się pozbyć. Już tego pokazywać nie będę, bo to jest banalne, jest mnóstwo filmów na ten temat. Jest to prosta sprawa, najłatwiej jest właśnie w dwójkę. Chyba że się ma sprzęt. Może kiedyś nabyję. Patrzcie, te były nówki, kalipery. Będę je musiał wyczyścić i może pomaluję z tej rdzy. Taka powierzchowna rdza szybko powinna zejść. Z tyłu z kolei mamy bębnowe hamulce. Są to już tłoczki, a nie kalipery. Bezpośrednio w tłoczku tą śrubkę na odpowietrzanie. To jest dosłownie tam, gdzie ta linia wychodzi, nad tą linią jest taka dziurka jakby. Tutaj to jest dosłownie tył tego tłoczka. Tędy odpowietrzamy. Pomocnik był, odpowietrzyliśmy hamulce i się zmył. Teraz zakładam koła i będziemy go obniżać. Że niski jest ten samochód. Także tak wygląda. Nie jest aż tak źle. Nowa szyba. Już tutaj kiedyś czyściłem, ale jeszcze trochę trzeba wyczyścić. Naprawiałem lampy, tutaj są nowe końcówki na żarówki, co niektóre. Tutaj te, co były dobre, zostawiłem. Tutaj mamy więcej nowych. Także światła, tył tutaj już mogę, znaczy oczywiście po malowaniu, mogę zamontować. Patrzcie, jak te maflery nisko, no za nisko bym powiedział, no ale na razie będą robić. Tutaj te siedzenia tylne taka kanapa jakby. Ona się kładzie i takie łóżko można właśnie zrobić. Tu mam karpet już gotowy, wyłożę karpet. No i tak to wygląda. Tutaj kiedyś dociąłem i dospawałem kawałek fendera, wyciąłem oczywiście purdzały kawałek fendera i wspawałem nowy kawałek. I tak samo zrobiłem z tej strony. Patrzcie, jak nisko. Wcześniej gaźnik chyba gdzieś tutaj był, na tej wysokości, a teraz jest tak niziutko. Ok, sprzątam dookoła i jedziemy. Nawet dopompowałem powietrze do opon. O co ci chodzi? Dopiero pół godziny temu go zapalałem. Chcesz na stojaki wrócić? Zmiana maflerów na taki styl, jakieś dwie komory przejściowe. Tam na taki wydawał mi się taki pierdzący bardziej, nie podobało mi się. Te co jak to są brzydsze, bo są takie matowo-aluminiowe jakby. Kolor mi chodzi. Ale wydaje się, że będą mniej rdzewne. Są jakąś powłoką właśnie pomalowane. Ok, odpalamy. Rany boskie. Te mi się wydają jeszcze głośniejsze niż jak był na otwartym wydechu. Dopiero ładnie chodzi po takim rozgrzaniu.